Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek gier z Pegasusa na moim kanale. Przygotowałem dzisiaj Pegasusa D99 Subor, który już często był pokazywany na moim kanale. A jaką grę dzisiaj przygotowałem, o tym za chwilę. Na początek bardzo wielka prośba, żebyście zostawili łapkę do góry i napisali komentarz oraz zasubskrybowali mój kanał, jeśli być może tego jeszcze nie robicie. To bardzo pomaga przy rozwoju mojego kanału. Wtedy moje filmy wyświetlają się na głównej stronie na YouTubie i docierają do mnie nowi widzowie. Będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku, na grupach retro gamingowych oraz na głównej stronie na Facebooku, żeby twoi znajomi z Facebooka również dotarli tutaj na mój kanał. Także dziękuję bardzo za każdą pomoc. I co dzisiaj przygotowałem? Mam taki oto kartridż 268 in 1. No jest, tak jak tutaj sama nazwa mówi, 268 gier. Nie ma tutaj powtórek czy jakichś krapów, chociaż nie, no może niektóre krapy się znajdą, ale jest jedna gra, która mnie bardzo interesuje. Pozostając w klimatach, które mieliśmy ostatnio, czyli Tekken na PlayStation, Tekken 1, 2, 3, które pokazywałem, oraz Mortal Kombat na Pegasusa, no to mamy teraz połączenie. Na silniku pirackiego Mortal Kombat od Hammer Team ktoś zrobił konwersję Tekkena części pierwszej z PlayStation 1. Wprawdzie tutaj się, jak za chwilę zobaczycie, nazywa to Tekken 2, ale to jest konwersja Tekkena 1. Wyobraźcie to sobie, gra trójwymiarowa z 1995 roku na PlayStation 1. No era 3D, już wszystkie modele w 3D, areny powiedzmy 2,5D, bo mieliśmy no trójwymiarowe podłoże i w oddali grafikę, właśnie bitmapę, i zostało to odwzorowane na 8-bitową wersję na kartridżu na Pegasusa. Także no może dłużej nie przeciągając, zobaczmy sobie tę grę. Są prawie wszystkie postacie z Tekkena 1, są areny odwzorowane, nawet muzyka chyba bardzo podobna. No, zobaczmy sobie to. Wrzucam to już do slotu tutaj w Pegasusie i lecimy z tematem. Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. No dobra, mamy uruchomione menu i proszę zwrócić uwagę, jest tu parę ciekawych tytułów, no nawet parę, nawet więcej niż parę. Jest chociażby na numerze 8 Somari, czyli podróba Sonika na Pegasusa, też o tym nagram film. Jest chociażby Street Fighter, też o tym nagram film, no i jest napisane Tekken 2. Nawet jest jakiś wrestling WWF SmackDown, ale wybieramy tego Tekkena. Tekken 2, ale to jest Tekken 1 tak naprawdę. No bo później prawdopodobnie wyszła Tekken 2 i zmienili właśnie tutaj, proszę zwrócić uwagę, ekran tytułowy, gdzie mamy właśnie napisane Tekken 2. Bo jeszcze wcześniejsze jest właśnie, wcześniejsza wersja tej gry z napisem Tekken 1. Ale to jest Tekken 1 naprawdę, no. Mamy, zobaczcie, nawet animacje tutaj z Tekkena 1 wskazują, którą pokazywałem niedawno na moim kanale. Klatkuje wprawdzie, ale kurde, zobaczcie, jest to odwzorowane, kurde, rewelacyjnie. No i mamy demo gry, ale teraz nie będziemy może tego oglądać. Możemy wybrać też poziom trudności. No wezmę jeden, żeby się nie denerwować. I oczywiście też jest tryb na dwie osoby, ale gramy na jedną osobę, więc wybieramy. I zobaczcie, jest Wang, czyli dziadek, ten taki, który wódką oblewał grób. Komuś tam chciał prezent sprawić. Heihachi, postać jego tutaj, ten wizerunek wygląda zupełnie jak w Tekkenie 1. Mamy Michelle, czyli Indiankę, mamy Ninę. King, czyli no, tygrysia maska, Paul, Kazuya, Low, no i tu pozostałe postacie już się powtarzają. No kim by tu zagrać, kurde, najbardziej ikoniczną postacią jest chyba Kazuya, Paul, Heihachi, może Lowem spróbujmy, też Bruce Lee, podróba Bruce Lee, no niech będzie Low, potem ewentualnie zmienimy postać na jakąś inną i kontra Michelle. No to jedziemy z tematem, zobaczmy.
A, zobaczcie, jakie oszukaństwo. Wybrałem Low'a Grampolem. Czyli Low chyba jest w tej grze niedostępny. No trochę takie oszukaństwo. No dobra. Oszukaństwo. No dobra, gramy polem. No, ciosy są podobne jak w oryginalnym Tekenie 1. Cios nogą u pola. Cios pięścią. No, ten cios teraz, jak wykonałem w powietrzu. No i walczymy z Niną. Nawet stroje są takie same. Pol czerwone. Takie te kimono, to myślę, tak można to nazwać. Albo bardziej strój karateki. Nina też ten czarny taki dres, który miała w Tekenie 1. No i plansza zimowa, która również była w Tekenie 1. Dobra. Tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zobaczymy następne plansze. No trochę czuję się oszukany, że nie ma Low'a, no. Może właśnie w tej wersji pierwszej, Tekken 1, on tam był. Którą też chciałbym kiedyś gdzieś zdobyć, jeśli ktoś z was ma do niej dostęp. Nawet do Roma jakiegoś można go ściągnąć, to dajcie mi znać. Win. Ale żadnego wina nie dostałem. Czerwonego albo wytrawnego. Dobra, druga runda. Jeszcze brakuje tego tutaj lektora, co mówił. Will win. No dobra. Trochę tą gierkę pomęczymy tutaj. Na razie przegrywam, kurde. Przyznam, że ten Mortal Kombat, którego ostatnio pokazywałem na Pegasusa, ten Mortal Kombat 5 Turbo 30, to trochę wygodniejsze miał sterowanie. Może dlatego, że bardziej ubogie, bo tam jednym przyciskiem się praktycznie wszystko robiło. A drugim była garda, ewentualnie jakieś były kombosy, strzelanie, gdy tam chyba dwa przyciski nacinaliśmy, albo ten taki wślizg nogą. No tam to było wygodniejsze, jakoś tak się wygodniej w to grało. To bardziej padaczne się wydaje, no ale dobra. Chcę zobaczyć pozostałych przeciwników i plansze pozostałe. No ta zimowa była plansza w Tekenie. Była. Ale ta muzyczka się nie zgadza. Te muzyczki są właśnie chyba z Mortala, tego Mortal Kombat, tego pirackiego. Szkoda, że nie miałem tego w latach 90. tego Tekena, bo bym bardziej mi się to podobało. No ja w to zagrałem po raz pierwszy jakiś czas temu, gdy ten kartridż zdobyłem na jakimś właśnie teście tego kartridża na moim kanale. Właśnie pokazałem na chwilę tego Tekena. No ale teraz myślę, nagram taki już cały osobny odcinek. Niechaj to będzie w ten sposób. Kontra. Znowu Nina. Serio? No dobra, niech będzie znowu Nina. No szkoda, że nie inny przeciwnik, ale mamy znowu planszę, która była też w Tekenie 1, Hawaje. Tam chyba napisane było Hawaii po prostu. No muzyczka niestety się nie zgadza. No to trochę na początku, przyznam, wprowadziłem w błąd, że muzyki są te oryginalne z Tekena. Jednak nie. Jednak nie, ale to nic. Graficznie naprawdę to jest wielki szacun, wielki szpan, wielki sztos dla tych wszystkich osób, które miały w to wkład. Odzorować, odrysować to w wersji 8-bitowej. No naprawdę, no ja szanuję te osoby, że czegoś takiego dokonały w latach 90., gdy było już PlayStation era 3D, która trwa praktycznie do dzisiaj i chciało im się zrobić właśnie wersję dwuwymiarową na Pegasusa. Wszystko to pomalować, narysować, sprite'y porobić. Pełen szacun z mojej strony. Ja podziwiam takie rzeczy. Win, ale znowu żadnego wina nie dostałem. No dobra, walczymy dalej. No, ten cios nogami właśnie mi wyszedł teraz. Tylko szkoda, że on w powietrzu tylko za każdym razem jest. Trzeba trafić, żeby ta... O, znowu. Żeby ta przeciwniczka, czy przeciwnik też był w powietrzu, a to się rzadko zdarza w tej grze. No, trochę to niedopracowane, no, ale to nie jest co tam. Nie będziemy tu się czepiać. Przypominam, że to jest gra zrobiona przez fanatyków, czy sympatyków bardziej pirackich gier na Pegasusa, no bo w 90-tych już latach to za bardzo już gry nie wychodziły na oficjalnie na Pegasusa, tego na NES-a, na Super Famicom, na tego, na Famicoma, bo właśnie był Super Famicom, a później PlayStation. Jak to jest 95, 96 rok, no to o czym my mówimy? Wtedy już gry na oficjalne nie wychodziły, więc to wielki szacun, że im się chciało. No oczywiście ktoś pewnie im zapłacił za to, żeby taką nową grę piracką na te żółte kartridże wydać, ale szacun, że im się chciało, naprawdę. Jeszcze ciosy odwzorowali, nie tylko, że wygląd postaci, czy wygląd aren, czy wygląd tych zdjęć ich, które są na wyborze postaci na ekranie, wyboru charakterów. No wielki szacun. No dobra, pokonana. Trochę to jednak tu trzeba się namęczyć, przyznam, no. Win! Jak się przegra, to pewnie jest luz.
Kontra Kazuya. No dobra, zobaczymy, jak wygląda Kazuya. Będzie miał te dżinsy takie niebieskie i białą koszulę. No, zgadza się. I kolejna plansza, którą w sumie tak słabo kojarzę, czy była w Tekenie, może troszkę podobna. Może właśnie, no chyba było takie coś, ale troszeczkę zmienione. Chyba tych kamieni nie było w tle, chyba tylko były te góry i te... Ta woda, ta rzeka, czy tam jezioro, jakkolwiek to nazwać. Ale Kazuya, zobaczcie, nawet ma tą grzywę taką na tył postawioną, te włosy tak jakby nażelowane, tak postawione na tył. Zrobię pauzę, żebyście to zobaczyli. O, ma tak do tyłu, tak włosy postawione, nawet to im się chciało zrobić. Ma nawet trampki, nawet ma rękawice na pięściach, więc jest to odwzorowane zajebiście. No, o co tu się można przyczepiać? No, o nic. Tylko tyle, że ewentualnie, że to jest, no nie wiem, amatorski produkt zrobiony gdzieś tam przez kogoś w domu. Przez jakichś grafików, programistów i... No. No ktoś musiał być od grafiki, ktoś musiał być od programowania. I tyle, no. Co najmniej dwie osoby to robiły. No dobra, lecimy dalej. Tutaj troszeczkę mamy inną muzykę, ale też nie taka jak w Tekenie. Właśnie, ktoś jeszcze od muzyki musiał być. Chyba, że no tak jak mówię, to przeportowana jest muzyka z jakiegoś tego Mortal Kombat ichnego, czy jakiejś innej pirackiej gierki. Albo w ogóle z jakiejś nie wiadomo jakiej gierki, nawet może oficjalnej, jakiejś legalnej. Chyba skądś te dźwięki kojarzę, właśnie masz w jakimś Mortalu może były. Obiecuję, że na następny odcinek już coś wybiorę w 3D, właśnie coś PlayStation 1, PlayStation 2. Może na razie odpoczniemy tak po dwóch tygodniach 8-bitowego grania, czyli Pegasusa. Wiem, że bardzo lubicie Pegasusa, ja też lubię. Ale może no tak dla odmiany coś innego wybierzemy. Teraz mamy Vanga, tego dziadka, który w Tekenie 2, była taka pokazówka na końcu, gdzie polewał wódką czyjś grób, no jakiegoś przyjaciela, albo przyjaciółki, albo żony. I mamy kolejną planszę, która rzeczywiście była też w Tekenie 1, czyli tutaj Arizonę, czy coś takiego, no mamy jakąś taką pustynię i góry w tle. No była taka plansza w Tekenie 1, w Tekenie 2 była podobna, tam Armor King na tej planszy walczył. Świetnie to wygląda, naprawdę, narysować te wzgórza w tle, pięknie. Nawet zaryzykuję stwierdzeniem, że to jest jedno z najładniejszych teł w dziejach Pegasusa, czy Nintendo Entertainment System, czy Famicoma, prawda? No, zgodzicie się ze mną? No powiedzcie, czy mam rację, czy nie. Ładnie, ładnie to jest zrobione. Ten zachód słońca, nawet na górze ciemne chmury, czarne chmury. Popękana również ta tutaj ta pustynia. Też tak było w Tekenie 1, to odwzorowane jest zajebiście. Która nawet naprawdę w takiej pustyni potrafi być popękana ta ziemia. Fajnie. No, walimy dalej. Ciekawe ilu będzie ogólnie przeciwników. Coś około 10 pewnie do pokonania. I co będzie na końcu? Bo na przykład jak grałem ostatnio w tego Mortala, Mortal Kombat 5 Turbo 30, kompletny tytuł, to na końcu, znaczy no grałem, walczyłem, pokonywałem ich wszystkich i nie było końca, jak widzieliście, oglądaliście ten odcinek. Końca nie było, no nie wiem, no chyba, że ja wyłączyłem, a zostało jeszcze jakiś jeden albo dwóch przeciwników do pokonania. Być może trzeba było wszystkich tych 30 pokonać, a ja nie wiem ilu już pokonałem, bo już nie liczyłem ich. Jak komuś się nudzi, to możecie odpalić poprzedni ten filmik i policzyć ilu ja ich pokonałem. Może faktycznie brakowało niewielu, albo faktycznie się powtarzali i na przykład trzeba było 60 pokonać, albo w ogóle się powtarzali w koło pierdoło i końca nie było, no ciekawe. No dobra, win! Teraz mamy Michelle, którą już dzisiaj chyba mieliśmy, tak? Ale ona była Niną chyba, tak? No tak. I znowu jest Niną. Ale mamy kolejną planszę z Tekena 1, która no rzeczywiście też się pojawiała. Z taką tutaj takim chińskim domkiem w tle. Muzyczkę znowu mamy powtórzoną. Czyli Michelle nie ma w tej grze i nie ma Loa. Ciekawe właśnie w tym oryginalnym
znaczy oryginalnym, na tym Tekenie 1 bez dwójki tutaj w tytule, może właśnie były tam te postacie. No ciekawe, no chętnie bym ją zdobył w jakiś sposób. Jeśli ktoś z was coś wie, ma, to proszę mi dawać znać. Jako takie uzupełnienie na moim kanale chętnie tego Tekena 1 bym pokazał. Może nawet jest gdzieś ROM do ściągnięcia. To w formacie .nes chyba te ROMy występują. To proszę dawać znać, to ja jakoś odpalę to na PlayStation Classic, jakoś na emulatorze. Tam jest ten Auto Blim i BlimSync. No to ja na tych emulatorach to odpalę, prawda? Pokażę na kanale, tylko no jakby ktoś wiedział gdzie to odszukać, też niekoniecznie. Ja nie znam tych wszystkich stronek z tymi ROMami. Jakieś były Emo Paradise kiedyś, ale ja już nie wiem czy to nie zlikwidowali, bo tam była jakaś afera. Że to jakaś sprawa sądowa tam była, chyba w Ameryce czy gdzieś, i tą stronę chyba zlikwidowali. Ja szczerze to nie wiem, nie orientuję się w tym za bardzo. W ogóle się w tym nie orientuję. Bo dlatego chociażby, że ja po prostu oryginały mam samych gier i nie ściągam piratów. Ale no, w przypadku takiego tytułu tutaj, który już jest piracki, no to mogę go ściągnąć, prawda? No nie popieram piractwa z wielu powodów. Może teraz nie czas, żeby o tym rozmawiać. To jakiś osobny film mógłbym nagrać. Wiem, że jest wielu przeciwników, żeby tylko oryginały kupować, a twierdzą, że... No może ten temat, dobra, zakończę tylko jednym zdaniem, bo ludzie mówią, że o, skoro ta gra już nie wychodzi, nie można jej kupić oficjalnie na płycie czy na kartridżu, to oryginalni twórcy tak nie zarobią i jak to ściągniesz, to oni nic na tym nie stracą. No to ja powiem tak, skoro ci twórcy na tym nie tracą, no to nie wiem, może warto kraść samochody z ulicy, z firm, które już nie istnieją, z fabryk, które już nie istnieją, no nie wiem, no Polonezy, czy jakieś maluchy, czy jakieś syreny, czy inne samochody, które są już nieprodukowane, jakieś, nie wiem, Volkswagen Golf 1, 2, których już Volkswagen dawno nie produkuje, tak? No to ukradnijcie, tak? Oczywiście nie mówię tego serio, więc no taki argument, że o, twórcy już na tym nie zarobią i można to sobie ściągnąć, do mnie nie przemawia. Mamy kolejną planszę odzorowaną, czyli boisko tutaj chyba od baseballa. I zobaczcie, mamy w tle napisane Hammer, czyli właśnie ta firma, co bardziej grupa, która zrobiła te Mortal Kombat i te Tekeny i te Street Fightery i te wszystkie inne podróby na tym samym silniku, no swoje logo dali. Ciekawe co to oznacza jeszcze Kyo. Chociaż może, kurczę, była taka plansza właśnie w Tekenie 1, nazywała się Kyoto. Może to, ale tam było Kyoto chyba przez Y. No nic, no znowu z Wangiem walczyliśmy, czyli z dziadkiem. Patrzymy dalej. Druga runda. No patrzymy. Znowu ten cios nogami. Też chyba mamy inną muzyczkę w tej planszy. No, dostaję w ciery. Są jakieś ciosy specjalne, bo czasami słychać taki dźwięk strzału, który był w Mortal Kombat. Ten sam dźwięk, oczywiście w tym pirackim Mortal Kombat. O, teraz na przykład. Ale oni niczym nie strzelają, tylko wykonują jakiś taki cios specjalny pięściami, czyli gdybym na przykład stał obok tego przeciwnika, albo ja bym atakował, no to wtedy widocznie on jakoś nas chwyci, rzuci czy coś, czy jakiś więcej obrażeń zabierze. Na razie może nie chcę próbować, bo trochę przegrywam, mam mało żyćka, nie chcę przegrać. No, przegrywam. No, nie chcę przegrać tej rundy. No, teraz wygrywam, ale... No właśnie. Przegrałem, no właśnie. Widzicie, próbowałem, ale... No dobra, to nic, no. Luz, właśnie. Dobra, widocznie tak miało być, żebyśmy ten napis zobaczyli. No to jeszcze raz. Trochę dałem ciała. Jak to się mówi, nie? Jeszcze się mówi inaczej. Że dałem dy, ale nie będę kończył tego może już. Nie będę tutaj aż taki wulgarny na tych filmach, prawda? Wystarczy, że czasami przeklnę czy coś, wystarczy. No dobra, pokonujemy tego dziadka. Thank you.
No znowu cios ten wyszedł. To jakoś chyba jest A plus góra. No dobra, 2-1, win. Zobaczmy dalej. No prawdopodobnie wszystkie postacie trzeba pokonać, żeby przejść dalej. Heihachi, no zobaczmy go sobie. Jest rzeczywiście Heihachi, tylko wezmę sobie łyka wody. Też kolejna plansza odzorowana, czyli te rzymskie kolumny w tle. I Heihachi też ładnie wygląda. Jak z oryginału. Nawet ma te bandaże na pięściach i nadgarstkach. Ja jestem pełen podziwu za wkład w tą grę. No, trochę mało żyćka mam, nie chcę przegrać znowu. Ale chyba idzie dobrze. No cios nawet pół pięścią, ten jego charakterystyczny. Odzorowane. Spoko. Nie mówię, że ta gra jest arcydziełem, czy jakaś mega fajna, ale kurde, jakieś pozytywy trzeba zawsze zauważać we wszystkim. No, zobaczmy dalej. Udało się. 1-0. Win. No przegrywam, przegrywam! Nie może tak być. Z pięścią do góry też zrobił Heihachi. Też tak jak w oryginale. No, pokonujemy go. Zostało parę hitów i będzie po nim. No, najlepiej w kozi róg go zapędzić, tak jak i w tych mortalach, i walić ciosem od dołu, kolanem czy nogą, i pokonany. Kazuje znowu. No dobra, mała powtórka, ale może plansza będzie jakaś inna, zobaczmy. Była już ta zimowa, na samym początku mieliśmy ją. No tak, żeby wydłużyć tę grę, no to powtarzają się postacie, tylko byle to nie było tak jak w tamtym Mortalu ostatnio, że końca nie było. Mi się wydaje, że tam było trzeba 30 pokonać, no ale to będę wdzięczny, jeśli ktoś z was mi napisze też takie uzupełnienie pod tamtym filmem najlepiej. Można sprawdzić też na YouTubie, być może ktoś też to ograł i całe przeszedł. Jak komuś się chce, to niech sprawdzi, albo niech pogra po prostu sobie to. Na pewno ten ROM-hack też jest gdzieś do ściągnięcia w internecie. Bardziej ROM, bo ROM-hack to przerobiony ROM już istniejący, to jest po prostu ROM, zrobiony od zera. Tak sądzę, że od zera, no. Bo to raczej nie jest Hammer Team tamta wersja Mortal Kombat, tak jak tutaj. To jest inny silnik, mam wrażenie, tamten Mortal Kombat. Przez inną grupę zresztą robiony. Tamten to jakaś była grupa Yoko, a tu jest grupa Hammer Team. Ciekawe, co to Yoko jeszcze robiło, bo być może jeszcze na tym samym silniku jeszcze jakieś bijatyki zrobiło. Chętnie poznam, jeśli ktoś z was też coś wie. Chętnie się dowiem. Może jeszcze jakieś Mortale oni zrobili, albo jakieś Tekeny czy Street Fightery. Chętnie się dowiem. Thank you.
Dobra. King. No zobaczymy, czy będzie prawdziwy King, czy też jakiś oszukana postać. No zobaczymy za chwileczkę. Hej Hachi, no nie ma Kinga, a szkoda, kurde, właśnie. Chciałbym zobaczyć, jak tygrysia maska jest tu odzorowana. Hej Hachiego mamy już dzisiaj drugi czy trzeci raz? Drugi chyba, tak? Nie, trzeci chyba już. No nieważne. W każdym razie chcę do końca to przejść. Żeby zobaczyć jakiś ekran końcowy typu jakiś The End, czy tam You Win, czy coś takiego. No zobaczymy zaraz. Łomot! Druga runda. No, przywalił mi. Przyłożył! Znowu! No, przegrywam. Nie mogę się dać, no zobaczcie, przegrywam. Nie mogę. Przegrywam, co to za robota? Nie chcę przegrać. Bo to wydłuży, no kurde, przegrywam. No i niedobrze. Niby poziom easy, a zobaczcie, przegrać można też. No już drugi raz dzisiaj, no dobra. Luz. Znowu ten cios w powietrzu wyszedł. Znowu przegrywam, no niedobrze. Bardzo niedobrze, no muszę go w kozi róg zapędzić, bo przegram po prostu. Przegram już, ja wiem, że już przegram już. Tego się nadrobić nie da w tej grze. Ona jest nierówna. Chociaż może, o zobaczcie, może się uda. No, niech się uda, bo nie chcę już tego powtarzać, naprawdę. Dwa razy z nim jeszcze po raz kolejny walczyć. Kozi róg. Zapędzi ci. No, chciał się obronić. Dobra, udało się, ale tu na farcie. No, ta gra jest też nierówna taka. W sensie niedopracowana, że... Łatwo wygrać, ale też łatwo przegrać, tak? Dobra. Kontra Pol, no to co, będę... Jak to będzie wyglądało? No, tylko że jest różowy. A, zobaczcie, też ciekawe. Ta sama postać, ale w inny kolor, nie? Dobra, i teraz go walimy tutaj. A, jednak nie. Nie dał się zapędzić w kozi róg. Teraz może. Inna muzyczka chyba? Chyba inna. Ale i fajna nawet. Chyba najlepsza z całej tej gry jak na razie. No. Inna. Dobra, w kozi róg i walimy go. Trochę będę też przyspieszał już, no bo to... Ile to można grać? Już gramy prawie pół godziny. Też żebyście się nie znudzili, prawda? No a jeszcze paru tam zawodników mamy do pokonania. No jestem ciekawy po prostu końcówki.
Czy będzie jakaś plansza, czy coś. No zobaczymy. Fajna muzyczka tutaj, w tej planszy fajna. Wpadająca w ucho. Hej haczy, no mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu razem. No dobra. Trochę jest, no mamy tę planszę na tej pustyni. I znowu hej haczy'ego, już trzeci czy czwarty raz dzisiaj. Udało się. Win. No, hej haczy. Dobra, kolejna walka za nami. Znowu wina żadnego nie dostałem. Miałem czerstwy żart, już któryś raz dzisiaj powtarzam. Dobra, mamy znowu pola. Znowu prawdopodobnie będzie różowy. Zobaczmy. Tak. I znowu tam ulubiona muzyczka moja. O, jak tu poleciał. Dobra, pierwsza runda za nami. Zobaczmy drugą. I tam zostało jeszcze chyba pięciu zawodników poza nim, tak? Dobra, damy radę. Ale gdybym wybrał ten level 2 albo level 3 poziom trudności, no to już tak łatwo by nie było. Dlatego ja w takich grach to nie lubię się wkurzać. To jest takie, wiesz, jednorazowe odprężenie. Poza tym nagrywam odcinek, ja tutaj nie mogę zbyt długo tego przeciągać, bo to w ogóle by trwało. Już gramy chyba z pół godziny. No to bym chyba z godzinę grał, jakbym co chwilę z nimi przegrywał. Albo w ogóle bym zrezygnował, bo bym cały czas przegrywał, prawda? Więc ja też nie mogę wybierać zbyt wysokiego poziomu trudności na nagrywanie odcinka, prawda? No dobra, 2-0. I teraz kto? King, no ale jego nie będzie, więc będzie... Kto tam? Hikachi chyba, tak? No, już który raz go dzisiaj widzimy. No, nic nie mówię, bo to już nie ma co mówić o tej grze, no. Chcę tylko już do końca dobrnąć. Nie ma co opowiadać, już chyba wszystko powiedziałem, co się dało.
Nie wiem, co jeszcze tu mogę powiedzieć. No ciekawe jest na przykład, czy Tekken 3 jest odwzorowany, ale chyba też ma te postacie stare, bo chyba widziałem to, chyba Retro Sektor kiedyś pokazywał na swoim kanale. Tekken 3, właśnie logo jest Tekken 3 właśnie tam na ekranie tytułowym, ale postacie są właśnie z Tekkena 1. No, bo już czy zrobili jakieś Tekken 4, Tekken 5, to nie słyszałem, żeby zrobili to już na Pegasusa. Raczej to już były te lata 2000, to już wtedy się raczej już takich rzeczy nie robiło. Chociaż może, ale wiedziałbym o tym raczej, szczerze powiedziawszy. Interesuję się troszkę tym, to gdzieś tam gdzieś by mi mignęło. No chyba, że nie wiem o tym, a wy wiecie, to możecie dać znać. Dobra, Low, który będzie też polem. To więc później znowu będzie Nina i Pol. No dobra. No już mamy chyba trzeci raz tego fioletowego pola. Dobra, ale jesteśmy naprawdę blisko już końca. Dobra, zaklinowany i walimy w niego z kolanka czy tam z nogi. Dobra, 1-0. Ta muzyczka to chyba tylko gra jak Paul się właśnie pojawia, czyli to chyba są muzyczki przypisane do postaci, a nie do planszy. Chyba. Tak mi się wydaje. Tamte są tak mało charakterystyczne, że ciężko mi je skojarzyć, która była u którego przeciwnika, nie? Dobra, w kozi róg i walimy w niego. Więc dwóch przeciwników nam jeszcze zostało. No i dobra. Prawdopodobnie znowu teraz nam tego wylosuje pola. Nie, jednak Ninę. No to pola na końcu będziemy mieli. No dobra. Patrzymy. Znowu zimowa plansza. Oby warto było tę końcówkę zobaczyć. Aby tam nie było jakieś dziadostwo. Albo że żadnego i nie będzie ekranu końcowego, bo może tak być. A wcale bym się nie zdziwił, że na to poskąpili. Nie zmieściło się na tym romie, albo po prostu nie chciało im się robić. Zobaczymy zaraz. Jak się nie chciało im tutaj dodatkowych postaci robić, bo brakuje Kinga, Lowa i tam kogo jeszcze tam? Michelle. Właśnie chyba tych trzech brakuje postaci. To może nie robili też jakiegoś endingu. Outra, no zobaczymy, jakkolwiek to nazwać, jakąś planszę raczej, no zobaczymy, no. Zobaczymy, czy warto było czekać. Dobra. Zostały nam 3 rundy do końca i przekonamy się. Na końcu nie będę żadnych przycisków naciskał, żeby przypadkiem nie wyłączyć jakiegoś właśnie tej planszy, intra, czy co, outra raczej nie. Prawda? No da, zobaczymy zaraz. Dobra, ostatni przeciwnik. Wreszcie. Low kontra Low, a tak naprawdę będzie Pol kontra Pol. No proszę bardzo, i znowu muzyczka ta ulubiona moja. Dobra. Byle do końca. Już trochę zgłodniałem, bym zjadł jakiś obiadek czy coś. W sumie teraz, gdy nagrywam, taka pora obiadowa. To ja już też mam dość. Jestem po prostu ciekawy końca. No mi już burczy w brzuchu. Ciekawe, o której godzinie wy oglądacie. W każdym razie odcinki zawsze stawiam o 9 w sobotę, ale oczywiście można oglądać o każdej porze dnia i tygodnia. Dobra, 1-0 i ostatnia runda i patrzymy, co będzie na końcu w tym Tekkenie. Chciałbym, żeby coś było.
Bo tak, to uznam to, że to strata czasu była. W sensie, no oczywiście gra spoko, no. Mogłoby trochę krótsza być, żeby tych przeciwników, po prostu żeby się ci przeciwnicy nie powtarzali, prawda? No ale może będzie coś fajnego na końcu, zaraz zobaczymy. Dobra, w kozi róg i walimy go. Uwaga! Ostatnie sekundy nas zdzielą od końca tej gry i zobaczymy. Dobra, parę hitów jeszcze i będzie po nim. Ostatni? Nie, jeszcze jeden. Dobra, odkładam pada, żeby nie było, żeby się tam nic nie włączyło. Boję się to teraz wyłączyć, czy mogę, czy nie. No to jednak muszę chyba wziąć z powrotem. Start. Co? Runda finałowa, czyli ja chyba z samym sobą walczę jeszcze. Aha, tego się nie spodziewaliśmy. Tego się nikt nie spodziewał. A, ja już pada odłożyłem, proszę bardzo. Chyba, czyli sam ze sobą jeszcze walczę. Bo już nie pokazało, żeby wybierało go na ekranie. Okej, okay, jak tak będzie, chociaż ten pol już był chyba z 4 czy 5 razy dzisiaj. Teraz chyba piąty raz już jest. No dobra! Boss, rozumiem, tak? No ja myślałem, że już koniec będzie, a tu nie! Gdzie tam? No jeszcze... Jedna jeszcze runda. No dobra. A, patrzcie, Nina wyskoczyła z góry! Ale komedia czysta! Nina z góry wyskoczyła. Widzieliście to? Z góry po prostu spadła. Z nieba chyba. I muzyczka inna teraz. Tej chyba nie mieliśmy jeszcze dzisiaj muzyczki. Tak jakby dwie ze sobą się nałożyły muzyczki. No mam nadzieję, że to już będzie koniec, naprawdę, bo ta już gra też się ciągnie, ciągnie i ciągnie i nie będzie jeszcze jakichś jeszcze podwójnych przeciwników, bo to już by było za długo, naprawdę. Już 40 minut gram. Dobra, zobaczmy co dalej. Win i co dalej. No co to jeszcze jest tutaj? Jakieś kolejni przeciwnicy? O co tu kurde chodzi? No dobra, pokonam jeszcze tą jedną rundę, ale jeśli to ma się powtarzać, to rezygnuję, no bo to będzie się znowu ciągnęło tak jak ten Mortal Kombat ostatni. A nie wiem, czy warto, naprawdę, to już tak długo trwa. Przeciąganie takiej na siłę, no niech będzie, dobra, pokonam te dwie postacie, ale to jeśli ma się to dalej powtarzać, no to będziemy rezygnować, bo to już naprawdę za długo. Nawet jeśli jest jakiś ekran końcowy, to to już za długo. Za długo myślę, że nawet nie warto czekać. I kto wypadnie teraz z nieba? No zobaczmy. Kazuya? Czy Heihachi? Kazuya! A widzisz, wiedziałem. I pewnie tak będzie, że jeszcze będą się powtarzać postacie i każdą trzeba pokonać. Ale nie chce mi się naprawdę, bo to już za długo. Faktycznie by ten odcinek trwał z godzinę, a... Bardzo bym się był niepocieszony i myślę, że też gdyby na końcu okazało się, że nie ma żadnego endingu, żadnej planszy. Zmarnowalibyśmy wszyscy czas tylko. Sprawdzimy po tym pojedynku, czy coś jeszcze będzie. Jak nie, to rezygnujemy. Jak będzie się kolejna walka tutaj powtarzać, no to rezygnujemy. No. No, powtarza się. No dobra, drodzy Państwo, kończymy. Nie robię pauzy, bo wtedy zamiast muzyczki to się po prostu leci jedna nuta zapętlona i to brzęczy. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę zostawić łapkę do góry i napisać komentarz, jeśli się podobało. To bardzo pomaga przy rozwoju kanału. Wtedy moje filmy pojawiają się na głównej stronie na YouTubie. Oraz zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli być może tego jeszcze nie robicie. Zachęcam również do obejrzenia starszych filmów, których na kanale mam nagranych ponad 1800, także jest co oglądać. Także dziękuję bardzo. I będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku, na głównej stronie na Facebooku oraz na grupach o grach. Żeby nowi widzowie również tutaj dotarli, czyli twoi znajomi lub uczestnicy grup. To bardzo pomaga przy każdym, właśnie taka każda forma pomocy pomaga przy rozwoju kanału. Także dziękuję bardzo za każdą pomoc i do zobaczenia w następnym odcinku. Teraz myślę, że przygotuję coś na PlayStation 1 lub PlayStation 2 za tydzień. Ktoś tam ostatnio dopytywał się o Vigilant 8 na PlayStation 1, więc prawdopodobnie ta gra się pojawi. No i w takim razie do zobaczenia w kolejną sobotę o godzinie 9 lub o innej porze, zależy kiedy oglądacie. Cześć!
poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów. Na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.